This, ladies and gentlemen, is our special guest. Sorry I'm late. Somebody parked in the handicap parking space. Hey, everyone. I'm Billy Merchant. You may have seen me around here before. I'm the properties manager of this office park. You are so brave. You are so brave. Thank you. Actually, I've been meaning to come by here for a long time. But it's hard for you, right? Because you're in a wheelchair. No, I just have a lot of properties to manage. Listen, I've actually used a chair since I was 4 years old. I don't really notice it anymore. Well, they do. They notice it, don't you? You notice it. It's the first thing you saw when he rolled in here, isn't it? W dzisiejszych czasach chyba nikogo nie trzeba już przekonywać, że każdy człowiek, niezależnie od swoich cech, zasługuje na jednakowy szacunek. A jednak firmy wciąż widzą potrzebę szkolenia pracowników w obszarze diversity and inclusion, czyli różnorodności i inkluzywności. Dlaczego? Bo takie sytuacje jak ta przedstawiona w serialu Biuro, choć przerysowana, wciąż mają miejsce. Często mimo naszych dobrych intencji. Jak tego uniknąć? Rozejrzyj się wokół siebie. W każdej grupie, w rodzinie, wśród znajomych czy w pracy znajdziesz dużo różnorodności. Pewne różnice, takie jak płeć czy wiek, łatwo zauważyć. Inne, narodowość, typ osobowości czy orientacja psychoseksualna, są mniej oczywiste. Na niektóre aspekty różnorodności, zwłaszcza te związane z naszym systemem wartości, mamy wpływ. Są to takie kwestie jak wykształcenie, zainteresowania czy też poglądy polityczne. Inne aspekty, takie jak pochodzenie etniczne, geograficzne czy społeczne, pozostają poza naszą kontrolą. Różnorodność jest faktem społecznym, ale dopiero od niedawna zaczęto dostrzegać, że wiele jej aspektów wyklucza pracownika już na etapie rekrutacji, a także zmniejsza jego szanse na rozwój w ramach organizacji. Dziś nie ma już na to zgody, a organizacje podejmują wysiłki na rzecz budowania kultury włączającej, tak aby zlikwidować bariery wynikające z różnorodności. Jest to zadanie każdej i każdego z nas. W tym module poznasz podstawowe pojęcia związane z różnorodnością i inkluzywnością. Dowiesz się, na czym polega kultura inkluzywna i jakie korzyści ze sobą niesie. Zgłębisz mechanizmy powstawania uprzedzeń i mikroagresji oraz nauczysz się, jak im przeciwdziałać. Dowiesz się także, jak wspierać osoby narażone na dyskryminację i jak w inkluzywny sposób zarządzać zespołem. Zapraszam do udziału w szkoleniu.